Jest to dla nas przyjemność przed naszą publicznością, przed naszymi kibicami u nas w Polsce. Jest dodatkowa motywacja, dlatego chcemy podwójnie oddać serce na mecie. To w sumie nasz pierwszy taki bieg. Cała 500-ka przepłynięta razem, nawet na treningach nie podjęłyśmy takiego dystansu, więc zależało na tym, żeby dobrze wyjść z bloków, przejść na pracę taktyczną, jak najwięcej wyciągnąć wniosków z tego, co w tym roku reprezentujemy razem i jak siebie czujemy w trakcie dystansu i jak zbieramy się na nasz finisz. Jeszcze nie jesteśmy po analizie tego biegu, bo jakby tylko wiemy o swoich odczuciach, które były ok, ale wiemy jeszcze nad czym pracować. Na głębszą analizę przyjdzie czas, jak zobaczymy filmik po prostu z wyścigu i będziemy mogły coś więcej powiedzieć. No na pewno podchodzimy profesjonalnie do każdych startów i chcemy dać z siebie wszystko, aby za każdym razem pokazywać, że jesteśmy mocne i że zasługujemy na to miejsce, jakie na tych zawodach dostałyśmy i jakie tak naprawdę sobie wywalczyłyśmy podczas pierwszych zawodów naszych krajowych. My staramy się podchodzić pozytywnie i przekazywać też między sobą taką pozytywną energię, aby faktycznie w tym wszystkim wytrwać. To się dzieje podczas każdego roku tak naprawdę i my już sobie z tym doskonale radzimy. I tak jak powiedziałam, myślę, że taka pozytywna energia i wiara w to, co robimy, wiara w tą pracę, którą przygotowywałyśmy cały sezon. I myślę, że zdrowie, jak dopiszę, to my będziemy szczęśliwe i wszyscy kibice również.